Zdrowia, szczególnie dla Palestyńczyków i dla Żydów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz w Bahrain było spotkanie. Spotkanie było w sumie Amerykanie, to inicjatywa była z Ameryki, no ale to była jedna wielka konferencja nazwana Pokój do sukcesu. Także prosperity, czyli taki sukces ekonomiczny, sukces produkcyjny, żeby tym ludziom pomóc w tej Palestynie. No w Palestynie nie jest lekko. Nie jest lekko już od ładnych kilkudziesięciu lat. No i teraz siedem krajów arabskich się zebrało. No i w zasadzie zaczęli się umawiać, co mają zrobić z tym Palestyną. Rozmawiają z Izraelem, rozmawiają z Ameryką. No i wszyscy fachowcy, którzy mówili, że nic się nie będzie działo, że Arabi będą przeciwko Ameryce i Izraelowi tylko dlatego, że przepraszam, że uznano stolicą Izraela oficjalnie od lat jest Jerozolima, nigdy nie była, nie było Tel Awiw stolicą, tyle tylko, że wszystkie kraje świata budowały ambasady w Tel Awiwie, żeby nie denerwować Arabów, ale stolicą oficjalnie jest Jeruzalem. No i przez to, że Trump uznał stolicę za stolicę tylko dlatego, że przełożył ambasadę, no ale to można powiedzieć, że ta ambasada to miała być przełożona już od 30 parę lat i poprzednio ani Obama, ani Bush, ani drugi Bush, ani Clintonowie, Kongres ustalił to, że ambasada ma być w Jerozolimie w 80 którymś roku, ale to co roku każdy prezydent przesuwał, a Trump to zrobił. No i też uznanie tych Golan Heights zajętych tam lata temu w jednych z tych wojen, kiedy Arabi atakowali Żydów. No i teraz się zebrali w tym w Bahrain, no i zaczęli mniej rozmawiać o polityce, a bardziej powiedzmy o ekonomii, no bo faktycznie tam ten piasek jest, tam nikt nic nie robi, tam ludzie się powiedzmy wyjeżdżają w świat, pokolenie za pokoleniem wyrasta, które przyzwyczajone jest tylko, żeby robić te rakiety strzelające 2 czy 3 kilometry, no i tam jest nieustanna ta wojna, jest ciągle ta walka i teraz właśnie takie 40-stronicowa ogólnie propozycja jak, co tam zrobić, no są tam duże pożyczki, są tam duże darowizny i tak dalej, chcą się brać za porty, chcą się brać za autobusy, za komunikację, za wodę, no te ekonomiczne sprawy, no to są bardzo szerokie, no tam miliardy wchodzą w grę i, no ale Palestyńczycy, cała ta grupa nie pojawiła się, oni po prostu to zbojkotowali i zdecydowali się, że po prostu nie będą działali, no nie jest to najlepsze, no bo w sumie jeżeli tyle krajów arabskich się w to włącza, sunnici, no bo to są te dwie grupy, które się zwalczają od setek lat właśnie na Bliskim Wschodzie, no i oni to ciągle też się zwalczają, gdziekolwiek pojadą w Europie, też się zwalczają, ale Palestyńczycy już od lat zawsze się nie zgadzają na nic. W 2000 roku Izrael zaoferował im po prostu cały pełny taki państwo, które miałoby włączać terytorium, 92% terytorium tego West Bank, czyli tego zachodniego wybrzeża, no i Gazę i całą ten Gaza Strip mieli dostać, no to powiedzieli, że nie.
No i miała być stolica w Jeruzalem. Także w zasadzie to, co dzisiaj mówią, że że nikt im nie chce dać, no to mieli dostać to w 2000 roku. Później ta Palestinian Authority nie zgodziło się. No i podnieśli z tego, Izrael dołożył do 97% West Bank w 2001 roku. No to prawie że wszystko, 3% tylko mniej. No i znowu powiedzieli, że nie. No i w 2008 roku jeszcze więcej zaoferowali. No i znowu było nie. Obama kiedy przyciskał śrubę dla Żydów z takim 10-miesięcznym zamrożeniem w 2009 roku, zamroził wszystkie te budowania na tych strefach takich krytycznych, żeby znowu negocjować. No i znowu Palestyńczycy powiedzieli, że nawet nie przyjdą, nie będą rozmawiali. Także tyle tych odrzuconych propozycji. W sumie można pomyśleć, że ten Palestinian Authority, czyli całe te przedstawicielstwo palestyńskie, chyba im nie za bardzo zależy na tym pokoju. Nie zależy im na tym pokoju, no bo w zasadzie to dostaliby to, co każdy się zastanawiał, że chcą dostać, czyli nowe państwo, wszystkie te rozpoznanie, czy tam uznanie międzynarodowe przez wiele krajów, no bo ludzie by się rzucili, państwa by się rzuciły, rządy by się rzuciły, żeby rozpoznać Palestynę jako kraj. No to były szanse nieprawdopodobne, ale Palestyńczyków wygląda na to, że nie za bardzo im zależy na tym, żeby tak się stało. Izrael sam w sobie, kiedy tam w 1947 roku United Nations, czyli Narody Zjednoczone, zgodziły się, czy zaproponowały, żeby był ten państwo żydowskie, izraelskie. No i wtedy nawet i w tym czasie Jeruzalem był wyłączony z tego terytorium. To Żydzi się zgodzili, Arabi się nie zgodzili. No później wiadomo było, że te różne wojny były siedmiodniowe i tak dalej. Ten Jom Kippur, czyli jakieś tam któreś z tych świąt żydowskich. Polska tak samo przecież w sumie po pierwszej wojnie światowej, no to też się zgodziła na pewne ustępstwa, czy na pewne propozycje. Ta poszatkowana Polska była po tych zaborach po pierwszej wojnie, no i to się zgodzili. Polska też drugi raz znowu była poszatkowana i przesunięta o 300 kilometrów. No też Polacy się zgodzili. Indie i Pakistan. W sumie to jak całe to imperium angielskie, brytyjskie upadało, no to w zasadzie muzułmanie sielali z Hindusami. No to doszło do podzielenia, że Indie to zostawili nie muzułman. Muzułmanie przeszli do Pakistanu z tych całych terytorium, no i powstały dwa państwa. Pakistan to nie istniał w zasadzie. Te Indie to były jednym wielkim krajem, gdzie była mieszanka właśnie muzułmanów i niemuzułmanów. No tam buddystów nie ma, tam w zasadzie są ci Hindusi wierzący w ten Hindu. No to wiadomo, że ludzie zaczną mówić, kto jest Hindus, kto jest Hindu, jaki język jest i tak dalej. No ale wiecie, o co chodzi. No po prostu muzułmanie przegonili muzułman tu, z tego rejonu przegonili tych Hindusów i zostało to podzielone. Irlandia też przecież w sumie przez wieki była pod zaborami angielskimi. No i jak dostali niezależność, no to w sumie te Belfast, czy ten Irlandia Północna, gdzie
no było dużo przybyszy, powiedzmy, z Anglii, no to tam przegłosowali. No i Irlandia Północna, w zasadzie tych 6 czy 7 hrabstw, czy tam województw, hrabstw, no to jest jednak angielska. Ten Belfast ciągle tam przez te lata 60. i 70. to były te walki irlandzkiej partii rewolucyjnej, tej organizacji, no ale całą resztę zaakceptowali. Maroko też w sumie, kiedy uzyskiwało niepodległość, no to cały ten część hiszpańska na tym Cyplu należy do Hiszpanii, no to tam gdzie w sumie uciekają Murzyni na terytorium hiszpańskie w Afryce. No tak to się odbywa. Tam też jest niezły cyrk. Nieprawdopodobne jest to, że właśnie Palestyńczycy nie chcą, a w sumie wiele innych krajów od Tybetu do Kurdystanu to są marzenia świętej krowy. I te poważne właśnie odrzucenia tej pozycji, czy tego kraju. No oni mieli szansę, żeby jednak uzyskać to. Nie uzyskują. Od tego Oslo Accord w 1993 roku no mają jakieś tam rozpoznanie, no i pilnują swoich ludzi, swoich obywateli, tam Palestyńczycy rządzą, tam jest dużo korupcji, tam jest dużo najróżniejszych, te pieniądze znikają, tam są jak zwykle sitwy i tak dalej. No Izraelczycy jedyne co to reagują, jeżeli tam są terrorystyczne akty, no i pomagają niby tym Palestyńczykom, ale to tak samo jak trudno powiedzieć, że w Afganistanie rządzi Ameryka, tak? USA nie rządzi w Afganistanie, pomimo że tam jakoś pomaga. No i oni wybierają ciągle ten bałagan i ten niezadowolenie nad tym, żeby był jakiś stan. Teraz te nowe pokolenie już troszeczkę się zmienia, no bo oni się zastanawiają, jak to jest możliwe, żeby właśnie to już 40, czy 50, czy 60 lat, żeby oni się nie dogadywali. Także teraz Arabi przyszli, Żydzi przyszli, Ameryka przyszła. No i mówi że jednak trzeba to rozwiązać finansowo, gospodarczo i tak dalej. No bo jeżeli tego się nie zrobi, no to inaczej nie da rady. Inaczej nie da rady. Ta polityka, te zamieszanie same w sobie, ten kocioł izraelsko-arabski tam, no to ciągle to się rozprzestrzenia na te sąsiednie kraje. Tam wszyscy jedynie co myślą, to tylko jak zlikwidować ten Izrael od kilkudziesięciu lat. No a Izrael nie da się zlikwidować. Ci ludzie, młodzi Palestyńczycy po prostu zagryzają się coraz bardziej w tej nienawiści. Żydzi tak samo wyrastają w tej swojej obsesji, ciągle z tymi karabinami chodzą. Także West Bank powiedzmy, ten zachodni wybrzeże, no jest tam 500 tysięcy Żydów, tam, że nie ma nic dziwnego, że Izrael jakoś stara się, żeby to nie było kompletnie oddane, no i stara się w tym wszystkim zacząć budować te szpitale, poprawić te porty, zatrudnienie ogólnie stworzyć, żeby na tym West Bank pewne rzeczy były pod dozorem izraelskim. I no oczywiście, że to też chodzi o to, żeby Palestyńczykom się poprawiło. No ale
Wygląda na to, że to jest nieustanna rewolucja. Jest nieustanna rewolucja, przypuszczalnie jest opanowana przez grupę wariatów. No tak jak w Polsce też część ludzi wyrolowała całe społeczeństwo w Magdalence, rozszabrowała pieniądze, porozdzielała pomiędzy sobą, zabiła kopalnie, stocznie, no wszystko co się dało, no to taka sama sitwa przypuszczam, że jest w tych układach palestyńskich. No szkoda tych ludzi, szkoda tym szczególnie młodych ludzi, którzy już parę pokoleń siedzi w namiotach. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć dzwoneczek, dzyń, powiadomienia o codziennych filmikach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, sugerujcie co uważacie, rozsyłajcie gdzie się da i do następnego.